Dzień dobry Państwu. Jaromir Kluczyk, Wiadomości Metawery. A oto co skupia dziś uwagę metaweryjskich mediów. Wybory monarchy za pasem. Metaweryjczycy od 10, 100, a nawet więcej lat czekali na ten moment. Lista wyborcza została zamknięta wczoraj. 9 kandydatów walczy o elekcję, nie przebierając w środkach. Rudolf Wall, główny kandydat konceptualistów, oskarża swojego konkurenta George'a Klamura o niejednorodność w sposobie obrazowania świata, na co ten odpowiada oskarżeniem o mafijny układ z krytykami i dyrektorami muzeów. Napięcie wciąż rośnie, tron nadal pozostaje pusty. Ministerstwo Dewiacji i Paranatury pod czujnym okiem służb specjalnych. W środę o godzinie 19 szef resortu finansów przyłapany został na działalności dobroczynnej. Dodatkowy czynnik obciążający to brak rentowności podjętej przezeń akcji wspierania kultury. Walentemu S. za działalność niekomercyjną grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. W salonie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych otwarta została coroczna wystawa sztuki. Tym razem biorą w niej udział najwybitniejsi artyści Metawery. Giovanni Davino Buono, Jasmina Sati, John Beep, Claudio Broncoli i Florian Mal. Jaka jest najkrótsza definicja partii politycznej? Spisek. Spisek to grupa ludzi, którzy chcą górować nad innymi, mieć więcej przywilejów. Ale jeżeli artysta poszukuje prawdy, wtedy się mówi, że jest spiskowcem, że głosi spiskową teorię dziejów. A to przecież najlepsza broń przeciwko prawdzie. Très heureuse de pouvoir montrer mes œuvres en Pologne, car j'aimerais montrer aux Polonais et aux Polonaises surtout une forme de proteste contre le traitement des femmes dans mon univers, c'est-à-dire dans l'univers d'Islam. Non voglio parlare troppo. Io piccolo dinosauretto, perché sono completamente innamorato di questa bestia. 38 and 7 grades, I think, just, I like to eat. As my program, just, yeah. Agencja Nieśmiertelności występuje z wnioskiem do prokuratury o naruszenie dóbr osobistych przez Operę Śląską. Opera ta wystawiła dzieło współczesne pod tytułem Muzeum Historyczne Madame Eurozy. W operze tej kompozytor i autor libretta odsłania kulisy agencji, ujawniając mechanikę zarządzania. Naraża to firmę na straty finansowe oraz utratę społecznego zaufania, którym cieszyła się na międzynarodowych rynkach aukcyjnych. Portretu wygraża mi Havana, zapach ten sam. Ministerstwo Koneksji Towarzyskich ogłasza konkurs na pomnik ministra. Prace przesyłać można na adres www.pomnikjędrka.mw. Firma Alchem Gold House wchodzi na giełdę. Pozwoliła jej na to deklaracja gwarancji najwyższego zysku w inwestowaniu w Eko Złoto. Eko Złoto jest najwyższej jakości produktem sztuki konceptualnej. Nie niszczy środowiska. Alchem Gold House nie pobiera przy tym prowizji, a przy zakupie jednej sztabki Eko Gold wydaje certyfikat autentyczności i gwarancję 300% zysku w skali rocznej. Nim zainwestujesz, przeczytaj ulotkę lub skontaktuj się z agentem albo pracownikiem, gdyż każda inwestycja niewłaściwie ulokowana może kosztować cię życie lub zdrowie. Polskie Ministerstwo Kultury przechodzi kolejną metamorfozę. Ilustruje ją krótki film animowany pod tytułem Morphing. Yeah.
W Muzeum Imaginatu otwarto ostatnio wystawę poświęconą historii wydobycia tego cennego surowca. Wystawę otwierał członek Rody Najwyższej Metawery, Kühner Karl, oraz zastępca członka kapituły archistrategów, Kühner Pamp. Obecny był również prezes zarządu International Imagon Corporation, Mitt Frogerson, który wręczał zasłużonym wydobywcom medale. A teraz wiadomość z ostatniej chwili. 9 listopada w Krakowie otwarty zostanie po raz pierwszy w tej części Europy konsulat generalny monarchii Metawery. Zaproszeni goście mogą ubiegać się o obywatelstwo państwa sztuki albo azyl kulturalny. Uroczyste otwarcie zorganizowane zostało we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Krakowie Bunkier Sztuki. To wszystko na dziś. Zapraszam jutro o tej samej porze. Jaromir Kluczyk, Wiadomości Metawery. Oh,
Thank you. Chcesz być popularny, budzić zazdrość i szacunek bogatszych od ciebie? Zostań wielkim artystą. Chcesz, by twój syn zaintrygował córkę znanego pisarza, która dotąd nie zwracała uwagi na jego nowy samochód? Wystarczy przyjść do nas, złożyć odpowiednie dosie. Grupa ekspertów zanalizuje twój profil lub profil osoby ci bliskiej. Pamiętaj, niezależnie od stażu, predyspozycji, preferencji i wieku, kariera mistrza czeka. Ubezpieczona od krytyki, wahań rynkowych i kryzysu wartości. Gwarantujemy nawet najwyższy stopień sukcesu w zależności od wysokości twojego wkładu. Agencja N to potęga N. N jak nieśmiertelność.